Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ekscelencja, przez dziesięciolecia z pełną miłością, miłości i atencją śledził każdy ruch umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, a w sposób szczególny w czasie papieskiej celebracji. Co oznaczało dla księdza arcybiskupa być ceremoniarzem papieża? Przez dobre 25 lat na 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II byłem blisko przy nim. Przez 7 lat, od 1978 do 1985 roku, jako zwykły ceremoniarz, potem musiałem tę posługę zostawić z powodu mojej nominacji na podsekretarza kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Powróciłem do tych obowiązków w roku 1987. Tak więc przez 18 lat byłem mistrzem celebracji liturgicznych Ojca Świętego. Co to znaczy być mistrzem celebracji liturgicznych albo być odpowiedzialnym za celebracje papieskie? Przede wszystkim oznacza to niepowtarzalną okazję do wielkiej bliskości z papieżem. Czy to w czasie celebracji, czy w spotkaniach poza celebracjami. W sposób szczególny miałem to wyjątkowe doświadczenie przeżywania z Janem Pawłem II jego podróży apostolskich, co oznaczało być blisko niego od rana aż do wieczora, być nieustannie z nim. A jest to doświadczenie wyjątkowe, niepowtarzalne. Jest czymś oczywistym, że funkcja ceremoniarza papieskiego zmieniła się wraz ze zmianą, jaka dokonała się w liturgii. Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarz był zwykłym wykonawcą wcześniej spisanych, określonych rubryk. Posługa, którą wykonywano wobec papieża, była wcześniej precyzyjnie przygotowana. W kurii znajdowali się prałaci, którzy mieli prawo noszenia pastorału i mitry. Używano jednego języka, łacińskiego. Nie było żadnych nowych tekstów do opracowania, nie było żadnych wskazówek i pouczeń. Chór Sykstyński wykonywał swoje śpiewy, które wypełniały większą część liturgii. Stąd też było wystarczającym, aby mistrz ceremonii tylko poinformował, co należy czynić, i wszystko było wcześniej określone. Wraz z liturgią Soboru Watykańskiego II wszystko się zmieniło, gdyż jest to liturgia, która przewiduje dostosowanie. Oznacza to, że możliwe są wskazówki, pouczenia, używanie języka narodowego. Zanikł więc problem używania języka łacińskiego. Posoborowa liturgia przewiduje również stosowanie różnorodnych obrzędów. Obrzędy celebracji papieskich są szczególne, ponieważ są one jedyne w swoim rodzaju i nie mają ich diecezje. Na przykład obrzęd nałożenia paliuszy, konsystorz ze względu na świętych, czy konsystorz z racji ustanowienia nowych kardynałów. Oto widzimy, że istnieje wiele celebracji, które są wyłącznie celebracjami papieża. Po Soborze Watykańskim II weszliśmy w czas rewizji wszystkich tych obrzędów. Muszę wyznać, że tak wielka zmiana przyszła wraz z Janem Pawłem II, który chciał, aby urząd ceremonii nazwany został urzędem celebracji, zachowując tytuł ceremonii wyłącznie do obrzędów świeckich. Tak więc wraz z Janem Pawłem II przyszła następna wielka zmiana. Zmiana tytułu z urzędu ceremonii na urząd celebracji. Zmiana ta nie jest wcale tylko zwykłą zmianą nazwy, jakby mogło się to wydawać, ale raczej zmianą treści tego urzędu. W takim sensie, że wcześniej wykonywano obrzędy, dzisiaj natomiast sprawuje się celebrację. Przypominam sobie, jak pewnego razu udawaliśmy się z Janem Pawłem II na konsystorz, a on mnie zapytał,
co idziemy czynić. Ja wtedy otworzyłem księgę, aby mu pokazać program, a Ojciec Święty powtórzył raz jeszcze nalegająco: ale co my idziemy czynić? Jan Paweł II był człowiekiem, który był świadom tego, że należy odnowić obrzędy. Wraz z nim zmieniła się nie tylko nazwa urzędu, ale również został ustanowiony niezależny urząd w Kurii Rzymskiej. Otrzymał on więc autonomię prawną. Stąd również mistrz celebracji nie może być tylko wykonawcą, ale wymaga się od niego również pewnej kreatywności. W sposób szczególny, w czasie podróży papieskich, kiedy spotyka się różne kultury, trzeba być ekspertem w liturgii, nie tylko z punktu widzenia historycznego, znajomości rytów, ale także mieć duszpasterskie wyczucie w aspekcie kulturowym. Wszystko to dokonało się za czasu pontyfikatu Jana Pawła II. Tutto questo si è verificato sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. E quindi si sono rivisti tutti i riti delle celebrazioni papali. Le celebrazioni del concistoro sono state cambiate. To wówczas zostały przejrzane wszystkie obrzędy papieskich celebracji. Zmieniono celebracje koncystorzy, odnowiono i dostosowano celebracje beatyfikacji, kanonizacji, ustanowienia nowych kardynałów. I cała ta praca została wykonana za pontyfikatu Jana Pawła II. W tej nowej sytuacji mistrz celebracji nie jest już tylko wykonawcą materialnym i dlatego potrzebuje konsultorów przy tym urzędzie, to znaczy ekspertów, którzy zbierają się w Rzymie i wnoszą swój wkład. Dzisiaj za pośrednictwem środków społecznej komunikacji celebracja wchodzi do naszych domów, do całego kościoła i dlatego musi być ona celebracją doskonałą. Z tej to przyczyny zorganizowano 5 seminariów naukowych na temat różnych aspektów celebracji. Przybyli eksperci z całego świata, tam dyskutowaliśmy nad wieloma problemami. Stąd być mistrzem celebracji nie oznacza być tylko blisko papieża, jak to można zaobserwować w telewizji, ale przede wszystkim oznacza to organizowanie tych wszystkich celebracji i dlatego, jak powiedziałem na początku, to wielka satysfakcja znaleźć się w bliskiej relacji z Ojcem Świętym. E come ho detto prima, la grande soddisfazione di essere in familiarità con il Sommo Pontefice. Jedna z ostatnich, Octava Dies, ukazała widzom w telewizji Trwam w Polsce wzruszającą historię księdza arcybiskupa i jego bycia razem z Janem Pawłem II u samego źródła, jakim jest Eucharystia. Co w sposób szczególny objawiały te celebracje? Sobór Watykański II nauczył nas, że za każdym razem, kiedy sprawujemy przede wszystkim Najświętszą Eucharystię, to ta celebracja, jeśli dokonuje się w kościele katedralnym lub parafialnym, której przewodniczy biskup, kiedy to biskup jest otoczony swoimi kapłanami, diakonami i innymi posługującymi, kiedy lud Boży uczestniczy, to wówczas mamy do czynienia z najpełniejszym wyrażeniem się Kościoła, najpiękniejszą ikoną Kościoła, tym czym jest żywy Kościół. Takie były celebracje, którym przewodniczył Jan Paweł II. Uważam, że on odziedziczył tego ducha od Soboru Watykańskiego II, przede wszystkim tego ducha uczestnictwa. Podczas Soboru nauczył się tego, co wkrótce stało się czymś powszechnym, godności ludu Bożego, który jest ludem kapłańskim, ludem królewskim. Papież nauczył się, że wierni, kiedy idą na mszę świętą, jak to się pierwotnie mawiało, nie przyglądają się mszy świętej, ale są jej aktywnymi uczestnikami. Oni uczestniczą w celebracji. Oto dlaczego Ojciec Święty pragnął żywego uczestnictwa wiernych, do czego zachęcał Sobór.
aby poczuć się w komunii między nami i w komunii z Chrystusem. Celebracja oznacza przede wszystkim być zgromadzonym przez Pana, aby być razem. Bo gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Ten kościół komunii był bardzo zauważalny i odczuwalny przez Jana Pawła II. Ja uważam, że tego nauczył się on na Soborze Watykańskim II. To wszystko sprawiło, że papież był taki dobrotliwy, otwarty na wszystkie kultury. Dokądkolwiek udawaliśmy się, Ojciec Święty pragnął, aby lud Boży czynnie uczestniczył w liturgii, zgodnie z duchem jego kultury, z charakterystycznym ruchem ciała, ubiorem, muzyką i w jego języku. I jednym z większych dobrodziejstw, jakie papież podarował Kościołowi, jest przywrócenie wszystkim ludziom ich godności, i biednym, i bogatym, wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy świętej, godności bycia ludem kapłańskim, ludem, który się modli. L'immersione totale nel mistero. Całkowite zanurzenie w misterium wyrażane było w sposobie, w jakim on trwał w obecności Bożej. W tym samym czasie sługa Boży odczuwał całą ludzkość obecną w tym misterium, a potem żył dla wszystkich braci. Jak jest możliwy taki rodzaj otwartości wielopłaszczyznowej? Może być to postrzegane jako coś dziwnego, bo papież był równocześnie zakochany w człowieku i w Panu Bogu. Był mistykiem, w tym sensie, że kochał celebrację, kochał przebywać przed Najświętszym Sakramentem, kochał zatapiać się w Bogu, jak również kochał przebywać między ludźmi, chciał objąć wszystkich, spotkać się z każdym. Dla mnie jest to czymś oczywistym. My, katolicy, my, chrześcijanie, żyjemy w tajemnicy wcielenia. Bóg już od początku Starego Testamentu poszukiwał człowieka i spotykał go sam stając się człowiekiem. Podobnie też jest z nami. Aby odnaleźć Boga, musimy iść na spotkanie człowieka. Im bardziej poznajemy człowieka, tym bardziej możemy spotkać tego doskonałego człowieka, którym każdy z nas chce być. To jest Boga, człowieka, którym jest Jezus Chrystus. I myślę, że doskonale zrozumiał to papież, który praktykował to w życiu, nie tylko w swoich słowach, w swoich gestach. Inspirowany był tymi dwoma ideałami, miłością do człowieka wszystkich wyznań. Mam na myśli spotkanie w Asyżu. Miłość do człowieka wierzącego, nawet jeśli nie był katolikiem. L'amore per l'uomo, anche se del credente, anche se non era cattolico. Przypominam sobie Dzień Świadków Wiary, podczas którego zostali uczczeni i wspominani byli świadkowie wiary. Protestanci, prawosławni, katolicy. A to dlatego, ponieważ papież miał tak szeroką wizję miłości do człowieka. By odkryć nim Chrystusa, a równocześnie inspirowany był tym pragnieniem głoszenia Ewangelii. Jan Paweł II w ostatnich latach swego życia stawał się niczym ikona cierpienia. Prawie bez zdawania sobie sprawy z wymogów estetycznych stawianych przez media. Jakie przesłanie posyłał współczesnemu człowiekowi ten papież, skrzywiony cierpieniem i jednocześnie kształtowany przez nie? Zapewne ojciec wie, że współczesny człowiek, my wszyscy mamy przed sobą wielu idoli. Człowiek, którego dzisiaj pokazuje nam telewizja, to człowiek piękny, młody, bogaty, człowiek, który ma władzę.
Oto takiego człowieka jako idola pokazuje nam telewizja. Natomiast Ojciec Święty Jan Paweł II uwypuklił nam inny aspekt ludzkiego ciała. Ciało ze swoją godnością, bo człowiek ma swoją kondycję fizyczną. Nauczył nas w cierpieniu akceptować różne etapy naszego życia. Był człowiekiem, który nauczył nas miłości do życia. Pokazał, jak akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Słyszałem wielu ludzi, wielu chorych, którzy mi mówili, gdy widzimy papieża chorego, który kontynuuje swoje dzieło odwiedzania wspólnot, jego podróże w okresie choroby, to dodaje odwagi również i nam. My również otrzymujemy od niego odwagę i przykład. Ci dà coraggio anche a noi. Anche noi abbiamo, riceviamo da lui il coraggio, l'esempio. Papież dał przykład całemu Kościołowi, który wciąż poszukuje ideału człowieka, jakim jest Jezus Chrystus. Ten, który umiał się radować, ale też i cierpieć z miłości na krzyżu. Papież z miłości ofiarował swoje ciało ludzkości, tak jak Chrystus. Jestem przekonany, że gdyby ktoś w ostatnim tygodniu życia Ojca Świętego przyszedł i powiedział: Ojcze Święty, jedźmy w podróż apostolską, albo Ojcze Święty, teraz Ojciec Święty ma spotkanie z jakąś osobą, to on na pewno, gdyby był w stanie, wstałby i poszedł. Był to człowiek, który swoje ciało oddał do dyspozycji innych. Dlatego uczy on kapłanów, biskupów, służyć wspólnocie do końca, bez żadnych ograniczeń, w postawie pokory na wzór Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz po to, aby służyć innym. Ksiądz arcybiskup, który był obok papieża w czasie celebracji eucharystycznych, mógł zobaczyć, jak Eucharystia staje się życiem, kiedy człowiek jest chory. To było dla mnie niezwykłym doświadczeniem, ponieważ udałem się do polikliniki Gemelli, aby odwiedzić papieża, który był chory. Otrzymałem zgodę na te odwiedziny i zaprowadzono mnie do kaplicy, aby tam sprawować mszę świętą. A potem przyprowadzono papieża tuż przede mną. Dla mnie było wielkim wzruszeniem widzieć tego człowieka z ludzkiego punktu widzenia, wielkiego, silnego, który umiał panować nad tłumami w całej jego kruchości, w jego pokorze, w jego cierpiącym ciele. To dało mi wiele do myślenia. Było w tym podkreślenie pokory, jaką papież ukazał swoim przykładem wszystkim ludziom. Tej mszy świętej nigdy nie zapomnę, jak wielu innych, jakie z nim sprawowałem. W radości, ale i cierpieniu, ponieważ w ostatnich latach często dało się słyszeć jego jęki, a to z powodu bólu, który odczuwał w czasie sprawowania mszy świętej. Uważam, że te msze były najpiękniejsze, te, w czasie których papież łączył swoje cierpienie z ofiarą Chrystusa, który staje się dla nas obecny podczas celebracji. To jest ciało moje ofiarowane za was. Papież mógł wypowiadać te słowa w całej prawdzie. Per concludere, eccellenza, lei ha visitato la Polonia. Aby zakończyć, ekscelencja odwiedził Polskę wielokrotnie, wiele miast, a pośród nich Toruń. Miasto, gdzie swoją siedzibę ma telewizja Trwami Radio Maryja, prowadzone przez redemptorystów. Wielu Polaków będzie mogło wysłuchać i zobaczyć ten wywiad z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w nadchodzących dniach. Będą mogli go zobaczyć nie tylko Polacy w kraju, ale i poza jego granicami. Z okazji tej beatyfikacji zechciałby ksiądz arcybiskup skierować jakieś słowo życzeń na zakończenie naszej rozmowy. Questo fatto bellissimo della beatificazione di Giovanni Paolo II, forse qualche augurio per noi.
Ma l'augurio prima di tutto mi complimento per voi per il servizio che fate. Przede wszystkim gratuluję wam z racji posługi, jaką spełniacie dla Polski i tych, co są poza Polską. To, co chciałbym życzyć Polakom i nie tylko Polakom z okazji tej beatyfikacji, jest następujące. Giovanni Paolo II è stato un amico di tutti. Jan Paweł II był przyjacielem wszystkich. Był moim przyjacielem, może również ojcem, bardziej niż bratem, ale on chciał spotkać się ze wszystkimi. Przede wszystkim przypominam sobie ostatnie podróże do Polski, ile przyjaźni, jaki przepływ miłości miał miejsce między Ojcem Świętym a ludźmi, którzy żywo uczestniczyli w tych spotkaniach poprzez swój śpiew, czy w inny sposób. To było wzruszające. Teraz nadszedł czas, aby ponownie go spotkać jako przyjaciela. Beatyfikacja to chwila, aby przemyśleć, aby odkryć na nowo te gesty, które papież uczynił dla nas. Należy więc przypomnieć sobie tę podaną nam dłoń, która nie przestaje nas prowadzić. Tak więc beatyfikacja jest okazją, aby spotkać przyjaciela Karola Wojtyłę, który był blisko nas przez tak wiele lat. Księże arcybiskupie, dziękujemy za całą posługę pełnioną przez tyle lat u boku Jana Pawła II, który był papieżem wszystkich, chociaż my nazywaliśmy go też papieżem Polakiem, ale on nie koncentrował się tylko na nas, ale na wszystkich, jak to ksiądz arcybiskup nazwał, stał się przyjacielem wszystkich. Dziękujemy za czas poświęcony dzisiaj naszej telewizji, naszemu radiu. Zawsze zapraszamy do Polski i pragniemy zawsze witać jak naszego przyjaciela. Tak, to już wiem. W Polsce zawsze byłem przyjmowany jak przyjaciel, zawsze czułem się tam jak w domu. Muszę to powiedzieć na cześć Polaków i muszę wyznać, że papież był Polakiem do głębi, do ostatniego momentu swojego życia, ale też był Polakiem, był papieżem wszystkich, których obejmował. Można powiedzieć, że Polska w tamtej chwili objęła cały świat. Uważam, że jesteście jeszcze szczęśliwą wyspą w Europie pomimo trudności. Spróbujcie więc za przykładem Jana Pawła II być nią dalej. Con l'esempio di Giovanni Paolo II di continuare ad esserlo. Eccellenza, z całego serca dziękuję. Proszę bardzo.